wieczór, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV. I zanim przejdziemy do tego, czy rap żyje, czy już dawno umarł, szczególnie we Wrocławku, to sprostujcie, to ilu tych raperów wzięło udział w tym teledysku, o którym zaraz będziemy mówili w tym nagraniu? 16 czy 20? W utworze mamy 16 raperów, w utworze, do którego wyszedł teledysk, natomiast no, na pełnej wersji utworu będzie ich dużo, dużo więcej. Aha, no dobra, to o tej pełnej wersji utworu za chwilę. Alicja Szafrańska, Gontar i Igor. I teraz tak, Alicja tańczyła, Gontar rapował, a Igor kręcił na motocyklem, taka do teledysku. Nie wiem, czy widzieliście ten teledysk, ja wam puszczę kawałek muzyczki, to jest rap, no. To jest rap. Stało się oczywiste, że robi się aut, żeby zarobić hajs. To co mówisz o mnie, kolonie ruszam, ja nawet jestem sezonowcem, jeśli trwany kadę, nie potrzeba prawa jazdy, by mieć jazdy. Sprawy mam odpowiedzi, są jestem w sumie ta Włocław. Siema, sporto, we Włocławku nie pytaj skąd drill. Rap dawał nam London, na placu wolności. Nie jeden blok. Londonu już nie ma, nie? Nie ma. No, no właśnie. Też ostatnio na ten temat myślałam. Słuchajcie, wasz teledysk, który do niedawno pojawił się na YouTubie, ma już 20 tysięcy wyświetleń. To dużo czy mało? Według was. Spodziewaliście się tyle? Spodziewaliście się więcej? Ja myślę, że jak patrząc na to, że jest to jednak wizja lokalna i projekt jednak z Włocławka, to myślę, że jest bardzo fajny już wynik, ale oczywiście, że wiem, że idziemy po więcej. Okej. Okay. Projekt 87800 projekt, tak się nazywa, ta organizacja, rozumiem, która odpowiada za ten teledysk, to skąd pomysł na ten teledysk, na to nagranie, na to, żeby była tancerki, żeby był udział motocykli, przepraszam. Całą akcję zapoczątkował, wymyślił i pokierował Double K, czyli raper wywodzący się z Wrocławka, który aktualnie mieszka na Wyspach. Zajął się organizacją tej inicjatywy, zebrał wszystkich raperów, no i nie tylko raperów, jak widzimy na załączonym obrazku. Koordynował całą akcję. Wszystko wyszło finalnie tak, jak zakładaliśmy, nawet pewnie trochę lepiej niż zakładaliśmy, bo na początku wiara w tę inicjatywę nie była tak duża, jak końcowy efekt. No i generalnie no ale dobra, jest ale to skąd, początek tak skąd, naprawdę. Skąd pomysł, no, żeby tak zmobilizować ludzi i... No to ja może za Double K'a powiem. Bo tutaj jakby znam background. Więc po prostu pasjonat, raper. Tutaj jednak z tym hip-hopem związany przez lata. Ile wy razem w ogóle rapujecie? W sensie, tak powiem, to no, środowisko. Pewnie 20 lat będzie. No właśnie, bo to jest dużo osób gdzieś tam już po 30, która rapuje. Chociaż nie oczywiście, bo tam w różnym wieku, nie? Chłopacy byli akurat. No i też jako, że my się tutaj z Double K'em znamy, no to też wiedział, że ja tańczę. Wiedział, że tańczę hip-hop, więc tak też się po prostu do mnie odezwał, żebyśmy my tutaj z dziewczynami wystąpiły, żebym przygotowała choreografię. Chociaż głównie to było przede wszystkim na ten koncert, który był w kwietniu. I na tym koncercie właśnie tańczyliśmy, w ten dzień był nagrywany teledysk, ujęcia ogólnie do tego teledysku i z koncertu, i wcześniej jak chłopacy nagrywali w różnych miejscach, Igor gdzieś tutaj razem z swoją ekipą na tych motocyklach, więc no tak to powstało z pasji, można powiedzieć, tylko wiem, że ten projekt długo trwał, żeby to się później, tak powiem, wyszło, wiadomo, taką dużą grupę ludzi jednak zebrać, termin, oczywiście to też finanse. Później dopiero przyszła pomoc jakby z miasta, bo tutaj się Browar B odezwał i dzięki temu można było tam zorganizować imprezę. No ale trochę to trwało, nie? No dobra, ale skąd pomysł na tych 16 raperów? Tak wszystkich ściągnęliście? Raperów z Wrocławka? Kogoś pomimo? To są generalnie osoby, które nagrywały przez wiele lat w Wrocławku. Jedni są aktywni, cały czas coś tworzą. Niektórzy gdzieś tam mieli lekką pauzę, a na przykład teraz wracają dzięki temu projektowi. No, zostali zebrani tak naprawdę przez Double K'a, zostali zapoznani z tą inicjatywą, bardzo chętnie wzięli w niej udział. Gdzieś tam po drodze dołączali kolejni, bo okazywało się, że no, są nowe osoby, o których my nie wiemy, dołączali do tego projektu. No i zebrała się taka spora grupa osób. No, tak jak mówię, tutaj na teledysku jest 16 raperów, natomiast na tej wersji, powiedzmy, finalnej, gdzie nie będzie teledysku, bo teledysk jest do tej wersji, natomiast no, będą utwory, gdzie dograły się jeszcze inne osoby. Jest ich dużo więcej.
I też uważam, że jeszcze we Wrocławku są osoby, o których na przykład nie wiedzieliśmy w trakcie tworzenia tego projektu. My gdzieś tam nie wychodziliśmy szeroko, nie chodziliśmy po Wrocławku, nie szukaliśmy na ulicy, wiecie, raperów, którzy mogą dograć się do projektu, tylko wiedzieliśmy po prostu mniej więcej, jak to środowisko na ten moment wygląda. Też wiemy, nie ukrywajmy, że we Wrocławku ten rap gdzieś tam troszeczkę się zatrzymał parę. No właśnie, chciałam się dowiedzieć, czy on żyje, czy nie. Myślę, że ten teledysk pokazuje, że tak, że żyje, że ma się dobrze i że gdzieś tam można powiedzieć, dzięki Dalu Gayowi on się odradza, moim zdaniem. Okej. Pomysł wyszedł od Double K'a, który mieszka na Wyspach, tak? On tutaj wróci? Będzie coś nagrywał, czy nie? Z wami? Jakiś taki ma pomysł? No bo scalił was, ale czy coś więcej z tego wyjdzie? To ja może znowu. Cały czas tworzę, bo Double K teraz będzie wydawał swoją płytę, więc swoje utwory też wypuszczę, ale też myślę, że ogólnie ten projekt przede wszystkim myślę, jest takim fajnym strzałem dla wszystkich, motywacją, żeby jednak tworzyć. Myślę, że to taka reanimacja była po prostu tego środowiska. No ja nie rapuję, więc może się nie będę za chłopaków wypowiadać, ale też to, co wiem z boku po prostu, będąc też w tym projekcie już od jakiegoś czasu i też no, mając informacje tutaj od Double K'a, no że naprawdę myślę, ten projekt bardzo fajnie tak znowu ten ogień, tak powiem, rozpalił w chłopakach i myślę, że dużo po tym projekcie, nawet po tym koncercie już wydało swoje kawałki, nie? Dokładnie, no ja mogę potwierdzić to, co Alicja powiedziała, że ten koncert, który się odbył, tak naprawdę dał taką właśnie nową iskrę na tej scenie wrocławskiej, bo ludzie, którzy przyszli na ten koncert, dali mega energię pod sceną, przede wszystkim osoby, które przyszły posłuchać tego wrocławskiego rapu, ale głównie dla raperów, którzy nagrywają. Osoby, które wróciły gdzieś do rapu, czy nawet, no ja jestem aktywny, powiedzmy, chociaż to też w cudzysłowie, bo nie nagrywam jakoś bardzo dużo utworów, natomiast no cały czas, powiedzmy, jestem gdzieś w trakcie wydawania różnych rzeczy. Dało mi to też dodatkową motywację, więc ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że ten koncert też po prostu pokazał, że no jest w Wrocławku miejsce na rap. I myślę, że otworzy ten projekt dużo bram dla nas, nie? Już tak naprawdę otwiera. I myślę, że to jest dopiero początek, bo mamy w głowach dużo planów w kwestii tego projektu. Też nie będziemy na razie zdradzać szczegółów, natomiast dużo będzie się działo, to możemy zapewnić. Okej, dobra. Tekst i muzykę kto pisał? Każdy z raperów, który rapuje, pisał sam swój kawałek? Dokładnie. Jeśli chodzi o środowisko rapowe, tutaj no, warunki są takie, że jednak każdy pisze sobie samemu. To jest muzyka, która gdzieś tam jest szczera, oddaje dużo emocji i no, tutaj nie wyobrażamy sobie sytuacji, gdzie by na przykład Jacek Cygan napisał mi tekst, no muszę napisać go sam. Na tym właśnie polega rap. Ta kultura się właśnie z tego gdzieś tam narodziła. Natomiast jeśli chodzi o bity, no tutaj akurat za muzykę odpowiedzialni są też producenci, z którymi współpracujemy, których znamy. Jest 3 producentów, którzy się wywodzą z Wrocławka, jest 1 producent, który mieszka za granicą, jest to Polak, Polski Beats, jak sama nazwa. Jest odpowiedzialny właśnie za pierwszy podkład muzyczny do pierwszego numeru w klipie, więc wszystko jest generalnie tutaj tak związane z jakąś... Czyli współpraca wielu, tak powiem, osób. Okej. Okay. Ten projekt 87800 projekt, co on zakłada? Oprócz tego, że skupia raperów, tancerki, motocyklistów, co on zakłada w ogóle? Wstępna wizja tego projektu była taka, że po prostu robimy wspólny utwór i to wszystko. Natomiast po drodze zaczęły się po prostu rodzić nowe pomysły, pojawiały się gdzieś tam jakieś nowe idee, żeby to poszerzyć. Teraz po wydaniu tego klipu to poszło jeszcze dalej i no jest w planach stworzenie takiego miejsca, gdzie będzie można po prostu pokazywać swoją twórczość, nie tylko związaną z rapem. Generalnie każdy, kto tworzy jakąkolwiek muzykę, czy nie tylko muzykę, nie wiem, tańczy, robi teledyski, interesuje się, po prostu ma jakąś pasję, będzie mógł pokazać kawałek siebie. Okej. Mówiliśmy o tym, że 20 tysięcy odtworzeń jest. A jakie reakcje są ludzi? Co wy słyszycie od swoich znajomych? No bardzo dobre raczej są reakcje, no bo raz jest bardzo fajnie przedstawiony, uważam, Wrocławek jednak. No dwa, muzyka zawsze, tak powiem, łączy ludzi, ale nawet w komentarzach, nawet pod tym teledyskiem można, że odbiór jest bardzo pozytywny, bo ludzie jednak przypominają, no ludzie są sentymentalni, nie? Więc dla wielu to jest po prostu jakieś tam wspomnienie Wrocławka. No i myślę, że to pasja przede wszystkim łączy nas wszystkich.
Jakby nie patrząc, muzyka, nieważne czy tańczysz, rapujesz, śpiewasz, to jednak... Czy jeździsz na motorze. No, dokładnie. No, skąd ty tam się znalazłeś? Skąd był pomysł na ten motor? Motor jest związany taki odłącznie z rapem? Niekoniecznie chyba, ale powiedzmy gdzieś wiedziałem, że u Atrakcyjni to teledysk. Znałem się tam prywatnie z Double K, wiedziałem, że szuka, że jest taki projekt. No i stwierdziłem, że możemy pomóc, bo jesteśmy gdzieś tam stowarzyszeniem. Mówię, Utrakcyjni to teledysk i możemy coś z tym zrobić. Nie? No i tak się dogadaliśmy i myślę, że fajnie wyszło, nie? Jak na ten teledysk się patrzy faktycznie. I też mi się wydaje też propos odbioru tego teledysku, że dużo osób w sumie nawet nie wie, nie? Że na przykład o, w Włocławku jest gdzieś tam powiedzmy stan, czy tam w komentarzu widziałem, że nie widzieli, że Double K jest z Włocławka, nie? Takie, takie proste rzeczy, nie? I to też trochę ludziom bardziej otwiera taki horyzont, nie? O, to jest stąd, mamy coś takiego, nie? No może Włocławek kiedyś stanie się stolicą rapu, może warto o tym pomyśleć, słuchajcie. Skoro mówicie, że jest potencjał, rodzą się tak, takie pomysły w związku z 87-800 projektem, to czemu nie? A ile osób na motorach wystąpiło w tym teledysku oprócz ciebie? Akurat dwie. Tak, my jesteśmy stowarzyszeniem, nas jest tam trochę więcej, bo my tam gdzieś zajmujemy się powiedzmy półprofesjonalnie, także pokazy robimy takie na różnych imprezach. I na co dzień w ogóle jeździmy tu w Włocławku też, nie? To też mało osób wie o tym, bo to taki niszowy sport powiedzmy, ten nasz jest. No ja też nie wiedziałam. No właśnie, no, mówię, to tak się, dużo osób gdzieś jedziemy, bardziej powiedzmy w Toruniu, jak dajemy pokazy, to mi się wydaje, że więcej osób nas tam na przykład kojarzy, nie? Bo tam występujemy. No a tu jeździmy gdzieś tam, współpracujemy z klubem włocławskim i tam też jeździmy, nie? No powiedzmy tam jeszcze gdzieś jesteśmy znani, nie? No i dlatego też wiedziałem, że była taka korzyść z Double K, jak rozmawiałem, no że tak jak powiedzmy w takim barderze się mówimy, nie? No, że my wystąpimy, no i będziemy się promować i tak, ich, nie? Także myślę, że każdy korzysta i taka w ogóle otwartość na wszystkie takie projekty, no mocno je promuje, nie? Także tam wiem, że tak jak Browar B, czy tam Osir sam, nie? Że te zgody róbcie, okej, nie? Fajnie, no to pomaga na pewno w takich projektach. No ja myślę, że każdy projekt promujący Włocławek jest dobrym projektem, nie? No. Dobrze, jeżeli przy okazji wypromują się osoby jeżdżące na motorach, czy rapujące, czy chociażby tańczące, gdzieś tam w tle ten Włocławek, który jest miastem keczupu, tam gdzieś no wybrzmiało, nie? Keczupu, czego jeszcze tam było? Breka i basketu. No, no, więc no rzeczywiście Breka jest gdzieś tam, ja pamiętam, za dzieciaka, więc bardzo dawno temu po celodowcowej ten breakdance był popularny w Włocławku. No fajnie, żeby ten rap był też popularny. Nie? No, powiem wam szczerze, że w sumie to pierwszy raz, nie jestem fanką rapu, bo to nie jest mój tam gdzieś moja kategoria muzyczna, którą słucham, ale no 16 raperów co najmniej, no to jest całkiem niezły, zacny wynik i fajnie, tak? No. Fajnie, gdzie to, jeżeli to wybrzmi, obejrzą to ludzie spoza Włocławka i powiedzą, kurczę, fajnie ten rap grają w tym Włocławku, tak? Fajnie tańczą, fajnie jeżdżą na motorach. No, trzeba promować siebie, prawda? I trzeba promować fajne projekty. I myślę, że ten projekt 87800, to tak jak powiedzieliście, no pewnie miał być jednym teledyskiem, a chyba na fali popłyniecie dalej, nie? No, myślę, że będzie to coś większego niż tylko jeden kawałek, jeden koncert, bo no, planów jest dużo. Często się spotykamy, rozmawiamy na temat tych planów i na razie są to takie powiedzmy jeszcze niedograne rzeczy, dlatego nie chcę o nich tutaj szeroko mówić, natomiast pomysły są naprawdę mocne, także myślę, że będzie coś konkretnego w tym mieście się działo niebawem. Myślę, że można też powiedzieć, że ten drugi koncert będzie planowany, to nie ma, nie mówimy żadnych terminów, bo ich nie mamy, ale nawet jeszcze raz, żeby ten kawałek, który wyszedł, po prostu zagrać, nie? I też, bo na tamtej imprezie, to było w kwietniu, też było ponad 200 osób przyszło na tę imprezę, to była taka pierwsza edycja, chcieliśmy tak naprawdę zobaczyć, jak to wyjdzie. Tutaj no głównie, no mówię, Double się tym zajmował. No ale myślę, że kiedy wiadomo, coś wyszło, to wszyscy są bardziej zmotywowani, żeby coś jeszcze zrobić, poprawić, znowu i teraz na pewno łatwiej będzie wszystkim się, tak powiem, zmotywować, żeby razem się zgadać i zrobić coś fajnego, bo już wiedzą, że wyszło. To teraz, żeby więcej niż te 20 tysięcy osób zobaczyło, gdzie na YouTubie, pod jakim hasłem można znaleźć ten teledysk? Utwór znajduje się na kanale Prima Sort. Jest to kanał, który jest powiązany poniekąd chyba ze Step Records, także z jedną z największych wytwórni w Polsce. Więc tutaj dzięki uprzejmości Prima Sort ten teledysk został wrzucony właśnie z tego kanału. Można go znaleźć wpisując właśnie hasło 87800, projekt, czy właśnie wizja lokalna Włocławek. Utwór znajduje się również na platformie Spotify, także można też tam go odsłuchać bez klipu. Okej. To drodzy Państwo, słuchajcie, rapujcie i wspierajcie włocławski rap, bo być może no, różnie w życiu bywa.
może i częściej będą tu kręcone takie teledyski, gdzie będą tańczyć, jeździć na motorach. No sama z chęcią bym zobaczyła, jak to wygląda. Zapraszamy. Mam nadzieję, że w następnym roku ten koncert będzie. Proszę o informację wcześniej. Zapraszam wcześniej do studia. I może przyjdzie 400 osób, a nie 200. Przyjdziemy. Proszę uprzejmie. Alicja Szafrańska, tak. Gontar i Igor. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki.